Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I zanim o słowie, to oczywiście najlepsze życzenia Boże Bogu, Bożego Błogosławieństwa i piękna dla naszych drogich Pani. A słowo dzisiejsze to Marek 12, rozdział wiersze 28b do 34. Słowo, które wybrałem do porównania w Biblii tysiąclecia, brzmi yy, rozumnie odpowiedział a w Biblii przy o Kościoła roz, rozsądnie, rozsądnie odpowiedział. <laughs> nie sztuka się odezwać, nie sztuka coś powiedzieć. Kochani, sztuką jest, żeby się wypowiedzieć rozumnie czy rozsądnie. Oba te przekłady dzisiaj mi się bardzo podobają. Dzisiaj natomiast każdy wydaje się, szczególnie w przestrzeni mediów społecznościowych, Uzurpować sobie takie prawo do wypowiadania się w każdym temacie w sposób definitywny, nie, nie znoszący sprzeciwu, czy, nie otwierający, czy, czy nie, bra, nie otwierający pola do dyskusji. Nie wiem skąd się to bierze. Każdy chce być lekarzem, księdzem, egzorcystą, każdy chce być kierowcą, pilotem, etc., etc., i często, chociaż nie mamy o tym zielonego pojęcia, to nic nas nie powstrzymuje przed komentarzem, przed wypowiedzią. Czasami do tego stopnia, że się też potrafimy tym mocno ośmieszyć. Dlatego dzisiaj słowo nam pokazuje, że nie sztuką się zodezwać, sztuką się zodezwać rozumnie czy rozsądnie. I myślę, że to jest dla nas dzisiaj piękna lekcja z tego fragmentu Ewangelii. Panie, prosimy Cię, by to słowo czyniło nas mądrymi. Sprawa byśmy. Potrafili z pokorą spojrzeć na to, co jest naszym niedomaganiem, naszym brakiem, także brakiem wiedzy. I sprawę, byśmy się wypowiadali rozsądnie i rozumnie. Z pożytkiem i dla siebie, i dla innych. Niech nas szczerze błogosławie Bóg wszechmogący, Ojciec i syn Duch święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.